znajdujemy się w dawnej synagodze żydowskiej, która od 1965 roku pełni funkcję Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Chcemy tą wartość historyczną tego obiektu podkreślić, organizując liczne festiwale międzynarodowe, takie jak Festiwal Siedla Mietzingera, Dni Trzech Kultur, Kultury Żydowskiej, Prawosławnej i Katolickiej, Eurofolk, które również promują miasto. Donna, 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 donna. Synagoga została wybudowana na początku XVII wieku. Wielokrotnie była niszczona, między innymi w 1648 roku spalona przez kozaków. Później odbudowana, w XVIII wieku troszeczkę przebudowana, ponieważ to szły babińce, i w czasach okupacji spalona przez hitlerowców. Wchodząc do synagogi, przechodzimy przez przedsionek, czyli tak zwany pulisz. Dalej przechodząc przez próg, mijamy późno-renesansowy portal, który jest bardzo bogaty, zdobiony sztukaterią. Ma to znaczenie symboliczne, ponieważ przedsionek to jest jeszcze ta strefa świecka. Natomiast wchodząc do sali głównej, wchodzimy już w obszar święty. Będąc tutaj, w tym miejscu, może uwagę zwrócić jeszcze kolor tego budynku, bo jest to bardzo mocny róż i niektórzy uważają, że tak silna barwa tego koloru ciężka byłaby do uzyskania w XVII wieku. Inni natomiast wiążą to z tym, że właśnie ten kolor był jednym z najmodniejszych. Za nami w tle w stylu renesansowym Aaron Hakodesz, w obramowaniu dwóch kolumn. Te kolumny również mają znaczenie symboliczne, ponieważ jest to nawiązanie do kolumn Joachim i Boaz, które stały przed świątynią jerozolimską. To wnęka w ścianie wschodniej, gdzie znajdowała się bardzo bogato zdobiona drewniana skrzynia, zamykana na drzwiczki, w której przechowywano rodały Tory. Na górze widnieje wykuty w kamieniu napis. Jest to fragment psalmu pochodzący z Księgi Psalmów. Shiviti Jehu Lifnei Tamid, co oznacza stawiam zawsze przed sobą Pana, Boga. I dalej możemy doszukać już, kiedy On po prawicy mojej nie zachwieje się. Na ścianie zachodniej, nad portalem, znajduje się dzban i misa. Jest to symbol Lewitów. Lewi był trzecim synem Jakuba i Lei i jest uważany za protoplastę tego rodu. Natomiast na ścianie południowej mamy menorę, czyli ośmioramienny świecznik, który był stawiany przy bimie, zapalany i w tej chwili już nieczytelny napis. Natomiast na górze znajduje się stylizowany owoc granatu, który jest symbolem, jednym z symboli ziemi obiecanej. Natomiast jeżeli chodzi o obrazy i malowidła, to najczęściej przedstawiano zwierzęta z Miszny. Zwierzęta z Miszny, które odzwierciedlały to, jaki powinien być pobożny Żyd, czyli na pewno powinien być lekki jak orzeł, światły jak lampart, zwinny, rączny jak jeleń i silny jak lew. Często przedstawiano też lewiatana i były to sceny, kiedy przychodzi na ziemię Mesjasz i sprawiedliwi zabijają lewiatana, co było alegorią do pokonania zła.